Jesteśmy na wizji. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo ciekawy temat, szczególnie przed samymi już zbliżającymi się świętami, ponieważ ryba, która chyba najwięcej cierpi, ale też chyba jest najbardziej popularna przed świętami, czyli bojownik. Razem ze mną jest tutaj kolega Rafał, który przedstawi się i zaczniemy może rozmawiać. Powiedz, Rafale, czym się zajmujesz? Najpierw wszystkich też przywitam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich miłośników, bojowników i akwarystów. I też, Marcinie, ciebie witam oficjalnie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Naprawdę jestem zaskoczony, bo miałem tutaj samych takich wybitnych i znamienitych gości. To jak Marcin wspomniał, ja nazywam się Rafał Bożejewski, pochodzę z Kalisza. Zawodowo jestem przedsiębiorcą, 45 wiosen, 3 córki. W świecie akwarystyki znany jestem bardziej może z hodowli krewetek, bo kilkanaście lat hodowałem krewetki z dużymi sukcesami i przez te krewetki musiałem często do sklepów zoologicznych chodzić. Zabierałem swoje córki i zawsze tata kubrybkę. To bojowniki też są z nami od kilkunastu lat, jakby nie patrzeć, bo każda z córek chciała mieć rybkę. Natomiast od ponad roku czasu profesjonalnie już tak hoduję bojowniki krótkopłetwe, odmiany plakat i plakat Half Moon. Głównie patrząc kolorystycznie, no to odmiana Koi, Kendy, Nemo. Od niedawna też Dumbo rozmnażam. Doczekałem się kilku pokoleń. Są to bojowniki wystawowe. Nawet wystawiałem swoje bojowniki na Holland Beta Show. Jedna z moich rybek zajęła na 400 wystawców na skalę zawodów. Drugie miejsce w kategorii koi. Akurat wystawiał ją jeden z moich klientów, nie ja. Także on zdobył tytuł, ale to jest też taki mały sukces, nie? No to na pewno, to zawsze. Wiesz co, chciałbym zacząć tą rozmowę, ja wiem, że od tej smutnej części, natomiast no tak jak sam wiesz, zawsze te bojowniki wzbudzają pewne kontrowersje, na pewno kiedy wchodzi się do sklepu, teraz już może mniej, na szczęście też sklepy też zaczęły dbać troszeczkę o to, żeby ta ryba była w trochę lepszych warunkach, aczkolwiek no ja wiele lat już obserwuję tą branżę i wiem, że to zmienia się, natomiast kiedyś nie wyglądało to tak dobrze. Wiele osób szukając prezentu często przed świętami sięga właśnie po tak naprawdę najczęściej dwie rybki, to jest właśnie bojownik lub welon. Zawsze gdzieś takie pada stwierdzenie, że z dwojga złego do kuli lepiej tego bojownika. Ja uważam, że żadnej z tych ryb nie lepiej do tej kuli. Natomiast gdybyś miał pokrótce scharakteryzować, wiesz, dla osoby, która po prostu wpadła tutaj zajrzeć i tak naprawdę dowiedzieć się, co musi zrobić, żeby od początku do końca tą rybką się zająć. Natomiast może zanim jeszcze to powiemy, gdybyś jeszcze wcześniej, przepraszam, bo tak trochę wyprzedziłem to pytanie, scharakteryzował tylko występowanie samej tej ryby i może później będzie łatwiej też wyjaśnić same te warunki, które trzeba spełnić do akwarium. Jeżeli chodzi o występowanie tej ryby, to no jest dużo informacji takich merytorycznych w sieci. Ja swoje informacje tutaj na International Beta Congress, jest takie stowarzyszenie i takie wiarygodne moim zdaniem źródło, bo to stowarzyszenie działa od lat. Czy jest to jakaś duża społeczność związana z... Bardzo duża społeczność, najwięcej jest w Stanach, ale w Europie też i w Azji, praktycznie na każdym kontynencie, w każdym państwie są. No i więc tak, no, południowo-wschodnia Azja, ojczyzną bojownika jest półwysep indiochiński. Nie wiem, jeżeli tutaj byście mogli sobie otworzyć zakładkę, to proponuję sobie wygooglować półwysep indiochiński, tam są mapy.
są to szalenie istotne informacje z punktu widzenia hodowcy, bo jak zobaczycie, to jest dosyć szeroki zakres. Ja sobie wydrukowałem mapę, jak ktoś nie ten, może pokaże ten półwysep. Trochę słabo widać, ale takim żółtym pisakiem zaznaczyłem dwie rzeki, Mekong i Menam. I one, jak wpadają tutaj Menam do Zatoki Tajskiej, to ma bardzo, bardzo dużo deltę, stworzy wielkie rozlewiska. I to samo Mekong tutaj do Morza Północno-Chińskiego tworzy potężną deltę. Ta delta ma 58,5 tysiąca kilometrów, czyli sama delta, sam półwysep 2,3 miliona kilometrów, czyli jest to potężny obszar. I co to oznacza z punktu widzenia hodowcy, że bojownik w różnych warunkach klimatycznych, czyli to po pierwsze. Najczęściej z punktu widzenia środowiska to są rozlewiska tego Mekongu, Menamu, to są stawy, to są rowy irydacyjne, to są pola ryżowe, to są takie informacje, które z sieci znalazłem się z wami i nimi dzielę. I woda tam często jest po prostu stojąca albo delikatnie płynąca. Woda jest, na dnie często jest muł, czy jakieś zgniłe liście, czyli jest mało natleniona, ale przychodzą też fazy monsumowe, gdzie ta woda inaczej jest natleniona i tak dalej. I teraz ja wam celowo pokazywałem, albo prosiłem, żebyście otwarli sobie tutaj tą mapkę, bo jak widzicie, od dołu mamy tą zatokę od południa, zatokę tajlandzką, z boku Morze Południowochińskie z wielką deltą Mekongu i tam żyją bojowniki i często woda, która morska wpływa do tych wód słodkich i bojowniki żyją w różnym zasoleniu. Ta woda w tych rozlewiskach nie jest tak słona jak w morzu oczywiście, bo się miesza z wodą słodką, czyli żyją, mają dużą tolerancję od wody słodkiej do słonej. A to ma znaczenie później przy preparowaniu wody i jeżeli takie pytanie padnie, to ja później troszeczkę o tej soli bym chciał powiedzieć, nie? Bo ja sól akwarystyczną stosuję. I to jest tyle, jeżeli chodzi o środowisko. No, tutaj mamy jeszcze Indonezja, Malezja, także bardzo szeroki zakres. Aczkolwiek bojownik byka splendyn już w naturze jest po prostu w małej ilości na wyginięciu, że tak powiem, nie? Nie wiem, coś tam dodać jeszcze mogę, bo... Znaczy myślę, że nie, natomiast no, ten cały obszar, o którym mówiłeś, dosyć szeroki, no to tak naprawdę można powiedzieć, że pokrywany jest przez różne gatunki tych bojowników. Tak, mahaczai, belisy, smaragdiny. Natomiast jakby wracając tutaj do samego Beta Splendid i do powiedzmy takiego początku, czyli tak naprawdę do tego, jak zacząć z taką rybą, no to powiedz może, jak powinien wyglądać zestaw dla osoby, która rzeczywiście chce zacząć, chce jakby pójść do sklepu, kupić, a potem przejdziemy rzeczywiście do tego, jak przygotować właściwą wodę. Ja powiem w ten sposób, że dla osoby, która zaczyna, to przykład moich córek najlepiej, nie? Dostały jedno krewetkarium, które gotowe było z ustabilizowaną wodą. To jest tak około 20 litrów. Jak będzie 25, to się bojownik nie obrazi na pewno. Polecałbym jakiś delikatnie pykający filterek, dlatego że no, tam to jest siedlisko bakterii nitryfikacyjnych i bojownik jest niestety na amoniak, na związki azotowe wrażliwy. Jakiś żwirek porowaty, roślinki, które też pełnią funkcję, gdzie w takim zbiorniku może być równowaga biologiczna odpowiednio utrzymana. No i co? Najważniejsze, bardzo ważne, żeby była dobra szyba nakrywała nałożona, nie? Tak. No. Jest to bardzo, bardzo istotne, dlatego że to jest bojowniki są błędnikowcami. Są błędnikowcami, czyli mają tak zwany labirynt, mówiąc kolokwialnie. Jest to przyrząd, może trafniej organ, który wspomaga oddychanie. Znajduje się pod pokrywami skrzelowymi, jest
on umięśniony i w środku ma takich pełno różnych takich kostnych blaszek, dlatego no, nazwa labirynt, nie? Te blaszki są, bo tutaj też często mówimy, że bojownik oddycha przez labirynt, co nie jest prawdą. Te blaszki są po prostu bardzo unerwione i pokryte są taką błoną, nabłonkiem bardzo ukrwionym. I teraz z racji tego, że w środowisku bojownika jest tak, że te wody są często nienatlenione, stojące, on zaczerpuje powietrze atmosferyczne i to powietrze przez ten nabłonek dociera do krwi, która ma hemoglobinę, która ma powinowactwo do tlenu i przekazywane to jest na skrzela, na łuk skrzelowy. Czyli oddycha on tak de facto przez skrzela, jak każda ryba. Później to powietrze jest rozprowadzane po organizmie, spalane i dwutlenek węgla wyrzucany przez pokrowy skrzelowe, nie? Tak to wygląda. Określanie powiedzmy rzeczywiście tego labiryntu jako tego układu oddechowego jest takim bardzo mocnym uproszczeniem, ponieważ tak jak powiedziałeś, rzeczywiście te skrzela istnieją i on oddycha. I to jest też właśnie ważne tutaj chyba, bo tak, przykrywamy bojownika, ponieważ tak jak powiedziałeś... Żeby nie przeziębił tego labiryntu. Właśnie, żeby nie uszkodzić tego, a po drugie też dlatego, że strasznie lubią skakać. Przynajmniej. Oj, no właśnie. Imbelisa mi niedawno ładny imbelis wyskoczył. Mimo, że był przykryty, ja nie wiem, jak on to zrobił. No wiesz, no, mają swoje tajemnice. Powiedz mi, a co sądzisz o roślinach taflowych? Czy jest to potrzebne dla tych ryb? Uważam, że tak, z racji tego, że w literaturze znajdziemy, że bojownik nie lubi słońca, nie? Czy naświetlenia. Ja mam trochę inne zdanie, bo myślę, że słońce, witamina D jest bardzo potrzebne i w Azji to te plantacje są silosy pod otwartym niebem, ale są osłonięte właśnie roślinami pływającymi. Kolejna zaleta tych roślin pływających, to wiem już z autopsji z hodowli krewetek, że na przykład rzęsa bardzo pochłania azotany, czyli to nam pomaga w hodowli. Tak jak ja powiem tak, że szczerze, że swoje bojowniki w większości trzymam bez filtra, bo to mi upraszcza, to takie roślinki nieraz jak zaniedbam, powiem szczerze, nie podmienię wody na czas czy coś, to te roślinki robią swoją robotę. Trzecia kwestia, samiec lubi budować gniazdo bąbelkowe na powierzchni no na tafli wody, tak? No to korzysta z tych roślinek sobie tam, nie? Także to są takie trzy argumenty wymieniłem za tymi roślinami. Tutaj też trzeba uważać, bo jak jest szyba, niektóre rośliny nie lubią po prostu skrapającej się wody, na przykład piskia rozetkowa czy tego, to one będą gniły od tego, nie? Bo jak ta woda będzie się skraplała, ponieważ bojownik musi mieć ciepło w miarę, w pokoju jest raczej chłodno. No zależy u kogo, nie? U mnie jest chłodno, nie? Także rzęsa mi się najlepiej sprawdza, limnobium rozłogowe mi się sprawdza. No właśnie, ale tutaj chyba poruszyłeś też ważny temat, mianowicie chodzi o temperaturę. Czy ta temperatura wody no musi być dość wysoka, czyli jednak zestaw z grzałką, natomiast jaka temperatura według ciebie jest optymalną temperaturą dla tych ryb? 28-30 stopni. Ja mam w granicach 30 nawet, nie? Aczkolwiek jak subskrybuję różne kanały na YouTubie i w Indonezji, Beta Indonezja podaje, że 25-26 stopni, nie? Te bojowniki wtedy dłużej żyją, jak jest niższa temperatura, ale są bardziej apatyczne, a trzymamy rybkę, żeby się nią cieszyć, żeby była ona aktywna, zdrowa i nie chorowała przede wszystkim, nie? No właśnie, to jest zawsze chyba największy problem, ponieważ chyba najczęściej rozmawiając z kimkolwiek o tym, że miał bojownika, historia właśnie kończy się tym, że bardzo szybko zszedł, nikt nie wie dlaczego, natomiast najczęściej rzeczywiście był utrzymany w zestawie, który nie miał ani żadnej filtracji, ani żadnej grzałki i gdzieś ani tam ta ryba, szyby pokrywowej, nie? Tak, i
historia zawsze gdzieś przewijało się przez tą historię to, że on gdzieś tam siedział przy dnie i nie chciało mu się zbytnio ruszać. Natomiast tutaj jeszcze a propos tej szyby nakrywkowej i tych roślin, padło takie pytanie, czy rośliny mogą zastąpić szybę nakrywkową? Ja też nie. Się w sumie w tym momencie zastanowiłem nad tym, czy powstrzyma to bojownika przed tym, żeby wyskoczyć, albo czy żeby powiedzmy nie przeziębić tam, nie uszkodzić sobie tego jego aparatu oddechowego. Czyli twoja odpowiedź? Moja nie. Odpowiedź nie. Tak bezpiecznie jest. Mhm. Nawet jeżeli ktoś trzyma, bo tutaj ja mówię z własnego doświadczenia, nie? Trzyma bojownika bez szyby nakrywkowej, to dla mnie to oznacza, że ma temperaturę w pokoju tak zbliżoną do tego, co jest we wodzie, to sobie może trzymać. No ale jest zawsze to ryzyko, że ta rybka może wyskoczyć, nie? Cię wystraszy, jak u mnie dzieciaki biegają, hałas, nieraz jest ktoś tuknie głośniej i to prawda, bezpiecznie jest szybę trzymać, nie? Ja bardzo często obserwuję, powiedzmy, takie zbiorniki naturalne i tam rzeczywiście, żeby sobie w miarę ciekawie przygotować światło, ludzie często jakby pomijają kwestię tej szyby nakrywkowej, natomiast myślę, że rzeczywiście być może kwestia tutaj niższego poziomu wody lub czegokolwiek robi też swoją robotę. No, ostatnio chyba najdziwniejsze akwarium, które widziałem, to był zbiornik rzeczywiście jakiś tam przepięknie wystrojony, z tęczankami i z wodą dosłownie po korek, że tak powiem. Zastanawiam się, jak długo te ryby tam pływają. Natomiast powiedz mi tak, jeżeli ty hodując bojowniki, może inaczej, sama nazwa zawsze sugeruje agresję u tych ryb. Powiedzmy książkowo nie ma problemu, żeby wyczytać, że ta agresja dotyczy głównie samców, natomiast czy jest według ciebie możliwe trzymanie większości samców razem, a przede wszystkim jak w stosunku do siebie lub w stosunku do samca zachowują się samice trzymane z nim w jednym akwarium i czy jest to możliwe, ponieważ też często gdzieś tam z mojego doświadczenia, ponieważ ja też wiele lat spędziłem w różnych sklepach, to jest takie pytanie klientów, mam tego bojownika, on jest sam, tak nudno, to kupię mu ze trzy samice, cztery i będzie fajnie. Czy mógłbyś nakreślić, jak to tak naprawdę wygląda? Znaczy, bojownik jest rybą mocno terytorialną. On jest spokojną rybką, ale agresywna wobec osobników swojego gatunku i nie ma tutaj się co rozwodzić, jest to niemożliwe. Czyli ani w przypadku samców, ani w przypadku jakichś tam samic trzymanych? Są trzymane samice, wielu akwarystów, hodowców bojowników trzyma samice razem. Ja też tak próbowałem, ale niestety odradzam, samice się stresują. Jedna silniejsza dominuje. Jak ja rozmnażam bojowniki, to są drogie ryby naprawdę, to kupę kasy kosztuje i taką samiczkę po rozrodzie włożę z powrotem do tego zbiorowego, to ona jest jednak osłabiona, zestresowana. Odradzam. Jeżeli ktoś próbuje, no to ma zawsze dużo roślin, wielki zbiornik, gdzie one mogą się chować, no ale po co ryby stresować? A gdybyśmy mieli porozmawiać o towarzystwie dla samych tych ryb, czy uważasz, że w takim akwarium 20-30-litrowym taki bojownik jest w stanie sobie współistnieć z jakimiś innymi rybami, nie wiem, krewetkami? Na pewno tak jest w stanie, tylko po co go stresować też? Ja mam wszystkie bojowniki mam oddzielnie, każdy jest oddzielnie. Mhm. Nie mam towarzystw, przepraszam. Z młodymi mam tam jakieś tam antistrusy małe pływają, nie? Mhm. Ale generalnie proponuję bez towarzystwa. Jakiś kilisek może, czy coś takiego, ale to nie ma sensu. Kiedyś jak miałem krewetki, to ściokleć wpuściłem do cioklet właśnie, samice, trzy. Też taki eksperyment robiłem już lata temu. To odradzam. Krewetki zresztą też mają, trzeba zobaczyć, jakie one mają warunki, tak? To towarzystwo.
czy takie no tak. same jak bojownik, nie? No bo krewetki raczej wodę chłodną lubią, nie? A bojownik przy 30 stopniach to... No to prawda. A powiedz mi dobrze, bo tak odskoczyliśmy trochę od tematu samej wody. Jak ty przygotowujesz wodę i co według ciebie jest ważne podczas przygotowania tej wody? Czy może to być to, wiesz, zwykła kranówka, którą lejemy, wrzucamy rybkę i tyle? Czy jednak wymaga to troszeczkę więcej pracy od właściciela? Ja mam akurat pecha do kranówki, bo mam bardzo twardą tą kranówkę. Mam około 20 GH. Dokładnie. Jak ma ktoś, gdzie to GH jest odpowiednie, to może na samym kranie. Ja niestety z racji tego, że po pierwsze trzymam bojowniki bez filtra. Mhm. Tutaj mówię o tych bojownikach, które są powyżej 3 miesiąca, bo wiadomo, że jak młode są, to tam filtracja musi być, bo tego amoniaku jest dużo, bo te ryby jedzą, naprawdę potrafią zjeść. Ale później jak je rozdzielam, to no, mam 50 takich zbiorników przepływowych, gdzie ta filtracja jest, ale też kilkadziesiąt zbiorników mam, gdzie bez filtra trzymam. I tej wody naprawdę tam idzie dużo, bo tutaj bez filtracji, jak trzymam bojownika, to wymieniam 2 razy w tygodniu minimum wodę. 50% raz, a taką większą podmiankę robię 70-90%. To tej wody idzie dużo i no, trzeba filtr RO sobie zainstalować. Bo u mnie w akwariach wszędzie twardość ogólna to jest na poziomie 10 stopni. No mierzę testami zeolek, ponoć one są niedokładne, nie wiem, ale tak mi wychodzi z tych testów, że to jest 10. Ja ich używałem i nie widziałem jakichś tam wielkich różnic no. firmami. Natomiast zawsze możemy gdzieś tam polegać chociażby na jakiejś tam bliskim wyniku. Natomiast okej, okay, bo tutaj też padło takie pytanie. Czyli pół na pół idzie, nie? Tak podsumowując, pół na pół to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, można dać jakiś odchloracz. Odchloracz, dobrze mówię? Odchlorywacz. Uzdatniacz do wody. Jakiś tam uzdatniacz. Taka woda musi powstać 48 godzin gdzieś. Tak u mnie stoi, nieraz dłużej stoi. Na pewno dużo ketapangu. Ja daję bardzo dużo ketapangu i on u mnie idzie na potęgę. Czy to ekstrakt, czy liście, idzie tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. I dodaję sól akwarystyczną. Znalazłem parę, bo to nie jest takie, że gdzieś tam usłyszałem, znalazłem naukowych kilka artykułów na temat tej soli. Ja to sobie wypisałem, pozwolę sobie przeczytać. Przede wszystkim zwalcza pasożyty, to punkt pierwszy. Błona komórkowa bakterii dosłownie pęka, bo to jest inna osmoza. Dwa, zwiększa zdolność do wytwarzania śluzu przez skórę ryby. Zapobiega spożywaniu azotanów, czy wchłanianiu azotanów. Zmniejsza poziom stresu, wspomaga funkcję skrzeli i równoważy elektrolity. No, każdy organizm działa na zasadzie pompy sodowo-potasowej i ta ryba ma stężenie soli większe niż we wodzie jest i dlatego tutaj łatwiej tą równowagę utrzymać. Te ryby tak często nie chorują. No dużo problemów sobie tym rozwiązujemy, nie? I tutaj no, niektórzy mówią, po co sól, że to źle, że nie tego. No ja się trzymam tych artykułów naukowych i tych badań i jak na razie mi się to sprawdza, bo te ryby nie chorują po prostu, nie? No rozumiem. No, sól rzeczywiście na pewno działa, aczkolwiek tutaj też pewnie znalazłoby się wielu zwolenników i przeciwników soli. Zresztą my dokładnie też tak, nie? Próbowaliśmy znaleźć jakieś szersze informacje na temat tak naprawdę stuprocentowego działania w jedną lub w drugą stronę i tak naprawdę rzeczywiście chyba nawet w opracowaniach naukowych ciężko jest oprzeć się na czymś tak w 100%. Ja tam mogę podlinkować te źródło, które gdzieś tam kiedyś, jakby ktoś chciał poczytać to. Takie wiesz co, jedno pytanie, które tutaj właśnie też weszło i ono ma trochę jest powiązane z tym, o co ja chciałem zapytać, ponieważ rzeczywiście, aczkolwiek myślę, że to jest tak trochę szybko, to co tutaj podał rozmówca, znaczy czy wymiana 90% wody to dobry pomysł i co z procesami gnilnymi, które po kilkunastu godzinach zaczynają zachodzić w wodzie do podmiany, która odstaje, czyli pytanie, czy ty ją w tym momencie filtrujesz, czy ta woda po prostu sobie stoi? Stoi sobie. Nie napowietrzam jej, nie filtruję.
Jest tam dodana sól do tej wody. To po pierwsze może te procesy mylne. Po drugie, bardzo dużo ketapangu. Ketapang też, poczytajcie, działa przeciwbakteryjnie, bakteriostatycznie, ma dużo właściwości. No ja tam dodaję też witaminy i minerały do bojowników, to też bardzo ważne. No i oczywiście wpuszczam tam bakterie nitryfikacyjne. Zawsze do podmienionej wody wpuszczam, że ona jest po prostu przyjazna, jak wlewam ją do akwarium, to ona jest przyjazna, nie? Mhm. Okej. Myślę, że w miarę wyczerpaliśmy tutaj te pytania odnośnie samej wody. Natomiast padło tutaj pytanie, czym najlepiej wykarmić narybek? Natomiast może zanim odpowiesz na to pytanie, to chciałbym, żebyś może przedstawił, jak wygląda w ogóle proces rozrodu tych ryb, ponieważ to też jest dość ciekawe i na pewno wiele osób chciałoby o tym usłyszeć. Jak nazwa wskazuje, bojownik, nazwa się wzięła od tego, że są agresywne wobec swojego gatunku. Samiec ma swoje terytorium, buduje pieniste gniazdo na powierzchni wody i pilnuje tego gniazda, tak? Pływa pod nim, pilnuje go. Jeżeli wpuściłbym samicę, to by ją po prostu zabił, tak ad hoc, nie? Dlatego ja robię w ten sposób, że stawiam dwa akwaria koło siebie z samcem i z samicą. Na kilka godzin pokazuję samcowi samicę i ryby sobie nawzajem pokazuję. Mhm. Później to ten czas wydłużam i po kilku dniach ja widzę, że samica jest nabita jak betoniarka ikrą, to wtedy ją po prostu wpuszczam do samca. Mhm. Wielu akwarystów robi tak, hodowców bojowników, ja też tak robię, bo to jest jedna z metod, że jak one już się poznały, już samiec zbudował gniazdo i jest oddzielnie przygotowane akwarium tarliskowe. Stawiam samicę w słoiku i samca, żeby on jeszcze tam drugie gniazdo zbudował, to trwa około 1-2 dni. Później wyciągam ją z tego słoika, wylewam na sitko, to też jest istotne, żeby tej wody ze słoika nie wlewać do akwarium, z racji tego, że samica wydziela feromony i się wtedy dużo samic rodzi, a każdy chce mieć samca, nie? Także naprawdę u mnie jest przewaga samców dzięki tej metodzie i wpuszczam ją wtedy do akwarium. Nie od razu dochodzi do zalotów. Samica często, są takie pary, że no dostaje, po prostu dostaje i często z takiego tarła nic nie wychodzi, bo no szkoda rybki, tak? Jak ja widzę, że samiec jest agresywny, nie ustaje, to wyciągam samicę. Ale często jest tak, że po kilku takich atakach samica gdzieś się w rogu schowa i się później zaczynają zaloty, wpuszczę wieczorem, to nad ranem już dochodzi do tarła, nie? No właśnie. No są piękne zaloty, tańce. Jeszcze dokończę to pytanie, jeśli mogę, sekundkę. Tak? Samiec zaprasza samicę pod gniazdo, powyginają się, składają się w pół, coś takiego. O, tutaj widać, nie? Opadają na dno, samica puszcza ikrę, samiec to zapadnia. I fajnie, bo często we dwoje i samica zbiera tą ikrę razem z samcem, wkładają do gniazda, nie? I to trwa kilkanaście godzin, taki proces. U bojowników jest ciekawe to, że rzeczywiście nie zawsze ten samiec jakoś tak akceptuje tą samicę. Ja tam powiedzmy kilkukrotnie też rozmnażałem bojowniki, więc gdzieś tam zauważyłem, że nawet czasami ponowne próby z tą samą samicą nie sprawdzają się zupełnie. Mhm. I to też jest pewnie bardzo ciekawe. I to też można by tutaj nawiązać do kwestii tego troszkę takiego nie do końca dobrego zakupu tych samic jako towarzystwa dla samca. Natomiast wiesz co, bo tutaj padło jeszcze raz pytanie, przepraszam, próbowałem gdzieś tam odpowiedzieć na nie, ale nie do końca, być może padła odpowiedź. Gdzie jeszcze tutaj o samą wodę, jeżeli ktoś ma gotowe akwarium na wodzie RO, przygotowane pod krewetki, i teraz w momencie, kiedy nastąpiłaby zmiana planu, czy może włożyć tam po prostu bojownika, czy jednak wymaga to wymieszania tej wody i dodania czegoś więcej? Znaczy na wodzie RO pod krewetki, ja rozumiem, że ta woda jest mineralizowana specjalnie,
konwekcji, czyli podniesione GH i tak dalej. Jeżeli RO, to domyślam się, że jest włożone podłoże aktywne, które stabilizuje pH. Podłoże aktywne mają to do siebie, że one dłużej muszą dojrzewać. To nie mogę wpuścić po tygodniu, po dwóch bojownika, bo to podłoże pracuje i jeżeli zbiornik dojrzał, podłoże dojrzało, to powoli, aklimatyzując, zachowując wszystkie tutaj procedury związane z aklimatyzacją, uważam, że tak, bo ja też tak trzymałem bojowniki. To jest kubeczka, co prawda, z zoologicznego, ale tak córką robiłem, nie? Mhm. Ja, tutaj jeszcze padło pytanie, że jak feromony samca i samicy mają się do siebie w oddzielnych akwariach, natomiast ja myślę, że feromony feromonami, ale te ryby też widząc siebie w pewien sposób reagują na siebie. Natomiast później też po wpuszczeniu pewnie też inaczej samiec może traktować samicę. Powiedz mi, czy w tej chwili mamy ogrom, że tak powiem, mutacji bojowników. Możemy to... setki. Tak. Możemy to oglądać w sieci, szczególnie słyną z tego na pewno Azjaci, którzy prezentują już w tej chwili niesamowite ryby o niesamowitych barwach i tak naprawdę jakiś czas temu gdzieś pojawiła się informacja, że firma robiąca te tak zwane glowfishe, czyli te wszystkie kolorowe danio, brzanki i tak dalej, zrobiła bojowniki. Natomiast chyba tutaj pierwszy raz to było pozytywne, że te bojowniki nie zrobiły na nikim wrażenia, bo tak naprawdę nie prezentują się na pewno piękniej niż to, co możemy zobaczyć chociażby z ryb z samej hodowli. Natomiast ty wybrałeś sobie, powiedzmy, jakieś mutacje. Czy w przypadku niektórych gatunków ryb osiąganie pewnej mutacji jest związane z połączeniem dwóch innych? Czy u ciebie też to tak wygląda, czy raczej trzymasz się, powiedzmy, jakichś tam wybranych linii i już nie kombinujesz dalej? Powiem tak, ja mam za krótki staż w tej hodowli, natomiast odpowiadając tutaj, jeżeli dobrze zrozumiałem pytanie, przykładowo, kupiłem parkę klasy show, taką wystawową, i chciałbym te geny zachować, czyli tak zwane inner breeding robię, nie? Czyli jest pokolenie F1, to samca z samicy do pokolenia F2 i tak dalej, po to, żeby zachować te geny, które są. Żeby je wzmocnić, to robię line breeding, czyli biorę przykładowo ładnego samczyka z samiczką z linii wyżej, nie? Żeby te geny wzmocnić. Natomiast tak, odpowiem, że też próbuję jakby swoje linie. Na przykład taki projekt mam Tancho. Hodowcy mieczyków na pewno wiedzą, jak taka ryba wygląda. To jest taka z czerwoną plamą, cała taka celofan skóra. I tutaj krzyżuję tutaj już inne jakby osobniki, nie? Także też mam w planach jakiejś tam świeżej krwi dodać, jakiś projekt zacząć nowy, ale z racji tego, że mam na razie kuchnię całą przeznaczoną na dole w domu na te bojowniki. Przez ten lockdown nie miałem czasu piwnicy zrobić, bo to miało wszystko w piwnicy być, że nie obiecałem, że to do piwnicy wyniosę. To nie ma miejsca po prostu, żeby tych projektów robić dużo. Nie? Ja mówię, no skupiłem się na Dumbo. To jest z takimi płetwami piersiowymi, dużymi, takim piękna, ale też w odmianie plaka. I trzymam te geny tej odmiany kendy, bo są naprawdę piękne ryby, zgrabne ryby. I to jest istotne, gdzieś na zawody wystawiam, czy jak rozmnażam ryby w ogóle, to jak, jeżeli już ktoś chce rozmnażać bojowniki, to taka prośba, żeby przyjrzał się kształtom, proporcjom tej ryby, żeby na rynek nie wychodziły jakieś tam bohomazy i dziwactwa różne. No właśnie tutaj jest takie pytanie, jak dobierasz ryby do tarła i na co zwracasz szczególną uwagę? Troszeczkę zahacza o co w tej chwili powiedziałeś, więc stąd. Znaczy,
istotne jest to, żeby dobrą parę mieć jakby ten pierwszy fenotyp, taki, do którego dążę, nie? Czyli ja kupuję głównie ryby z Tajlandii, z Indonezji, z importu. Wiem, jakimi kryteriami kierować się przy wyborze ryb, nie? Czyli zwracam uwagę na głowę, czy się pokrywy skrzelowe dobrze otwierają, czy nie ma żadnych guzów taka ryba, czy nie ma tak zwanego dzióbka delfina, czy ta krzywizna jest odpowiednia, nie? Płetwy, proporcje i jeżeli mi wybiorę taką parę, która ma takie cechy, rozmnażam ją, to w pokoleniu F1 robię na podobnej zasadzie. Wiem, do czego dążę. Bardzo chcę iść w kierunku Half Moona. Niestety taki gryb rodzi się mało, nie? I pod tymi cechami, do których dążę, dobieram pary, nie? No rozumiem. Natomiast powiedz mi, czy nie wiem, ludzi hodujących bojowniki w Polsce jest wielu, czy jednak możemy mówić o tym, że nie wiem, że chociaż część ryb na rynku pochodzi z hodowli lokalnych, czy raczej wszystko, co możemy spotkać w sklepach, to jest import, a przynajmniej duża większość to jest 99% to jest import. 99% to jest import. Ja znam kilka hodowli, kilka osób, które hoduje, znaczy nie osobiście, gdzieś tam się przez Facebooka, przez internet znamy, a to jest zasadnie kilka osób, które to robią dobrze, które mają takie pojęcie. Nie jest to jeszcze tak popularne, jak powiedzmy te ryby żeworodne, czy skalary, gdzie tych ludzi jest troszeczkę i pewnie łatwiej jest to mieć geny. Jest to po prostu z punktu widzenia ekonomicznego mało opłacalne, bo bojowniki no, trzeba rozdzielać, no, trzeba znaleźć na przynajmniej te kilkadziesiąt akwariumików trzeba mieć. Trzeba je jakoś ogrzać. Ta ryba naprawdę potrafi zjeść. Jeżeli jest droga ryba, to musi mieć dobry jakościowo pokarm. Ketapangu idzie na potęgę, bo do mutacji kolorystycznych jest potrzebny ten ketapang. One jakiś czas muszą być, przynajmniej tutaj te kendy, koi, nemo, w takiej kerbacie, żeby szybciej ten kolor mutował. I to się po prostu z punktu widzenia ekonomicznego nie opłaca, dlatego to jest hobby, pasja i tyle. Okej. Jest to tak jeszcze właśnie tutaj w momencie, kiedy rozmawiamy właśnie o tym samym jeszcze rozmnażaniu. Jeżeli masz tarła, czy powiedzmy, jaka jest średnia ilość młodych z takiego tarła? I już przejdźmy do jednego z pytań, które padło wcześniej, jak wykarmić taki narybek, ponieważ ten narybek jest bardzo mały, prawda? Ja rozmnażam ryby młode, często to są ich pierwsze tarła, takie 4-5-miesięczne i tych młodych jest koło setki. Koło setki. Ja wiem, że bojowniki są w stanie mieć 400 młodych, nie? Ale tutaj mam koło setki i koło setki młodych, nie? A jakie wykarmiasz? Zaczynam karmić, jak pływają w pozycji takiej, nie wiem, jak to się nazywa, horyzontalnej, to dobre słowo? Tak. To jak zniknie pęcherzyk żółciowy. Wiele osób wtedy też samca wyciąga, ja samca trzymam. Bo samiec się jednak opiekuje tymi młodymi, wachluje, bo tam nie ma filtra jeszcze, tam nic nie ma w takim akwarium. Wachluje płetwami, pływa sobie, jakiś ruch wody powoduje i ten samiec sam zatrzymam, dopóki nie przestanie mi bąbelkować. Jak widzę, że już gniazda nie buduje, nie interesuje się, dopiero go wyciągam. No i teraz było tak, czym karmię, tak? Bo się zgubiłem. Czym karmię? No pierwszy pokarm to pierwotniaki. Na pewno większość nie ma hodowli, używam takiego preparatu. To są zamrożone, czy tam uśpione pierwotniaki, protogen. I tylko trzeba uważać, żeby z tym nie przesadzić, bo to można szybko wodę zepsuć. I tutaj po 24 godzinach te pierwotniaki są. Nie? Po kilku dniach mogę podać węgorka octowego, to się bardzo prosto hoduje, jest dużo tutoriali na YouTubie. Można sobie zobaczyć, fajna sprawa, ten węgorek octowy. Artemię podaje
gdzieś tak po tygodniu od tego, jak zaczęły pływać, i po 10 dniach od wyklucia. I to jest już główny pokarm, którym karmię wyleng Artemii. To jest bardzo kaloryczny pokarm o dużej gęstości odżywczej. I te ryby dosłownie w oczach zaczynają rosnąć, nie? Rosną w oczach. Natomiast no zawsze muszą dorosnąć do tej wielkości tej Artemii. A jeszcze tutaj też taką małą reklamę zrobię. Podaję z Tropicala ProDefense ten Mikro. ProDefense Mikro. ProDefense i Mikro to jest bardzo bogaty pokarm w proteiny i w probiotyk. Także pomaga to bardzo w hodowli, nie? Rozumiem, cieszę się, że wspomniałeś. Natomiast jest to tutaj jeszcze tak, co sądzisz, to tutaj bardziej pytanie odnośnie już dorosłych ryb, myślę. Co sądzisz o karmieniu bojowników muszką owocówką? Czy w ogóle testowałeś? Drosillia melanogaster. Nie testowałem. Jak byłem w podstawówce, miałem akwarium, to karmiłem muszką owocówką. No tak, moja hodowla jest za duża, to po prostu nie miałbym tych słoików z tymi muszkami gdzie stawiać. Myślę, że jeżeli tak hodowla muszki owocowej jest prowadzona sterylnie, że tam nie ma jakichś patogenów, bakterii jakichś, to jak najbardziej można takim pokarmem urozmaicać. Ja też mam hodowlę na przykład na oknie mojny, to jest taka dafnia azjatycka. I też karmię głównie ten pierwszy na rybek właśnie. Było czerwone. Pytanie. O czerwone, no, tak? Nie, ona jest ta mojna u mnie taka przezroczysta, jak najmniej czerwona od dafni. Chlorellą ją karmię, też hodowla chlorelli musi być z boku. Ale ten pyłek taki no świetnie podaje jeszcze przed Artemią. I podaje tą większą mojnę, bo przez sitkasę to odsedam. Potarle samicą czy przetarłem, żeby trochę żywego dostały jednak, nie? Natomiast jeżeli jestem pewien, tej muszki można podać, nie? Ale jak kupuję ryby za 200 zł czy tam drożej, to po prostu boję się ryzyka żywego pokarmu, żeby czegoś do zbiornika nie wprowadzić, nie? No ja chyba z muszką obawiałbym się tylko tego, że gdzieś tam po tych roślinach, po powierzchni zaczną po prostu uciekać, mimo że powiedzmy mamy te... Nieloty są takie, nie? Nieloty, ale mimo wszystko no gdzieś tam znam... Modliszki kiedyś trzymałem, to karmiłem takimi muszkami. Z historii chociażby tutaj drzewołazów i to najczęściej, znaczy łatwo jest im nawet wpadając do zbiornika z wodą z niego wyjść, więc to rzeczywiście można by potem ganiać się po mieszkaniu. Wiesz co, jest... No tak, kolega napisał, no uciekają, to jest zabawa, no oczywiście. Nie, nie. Ja nigdy nie karmiłem muszką osobiście, przyznaję, że nie wiem, jak to. Wiesz co, jeszcze takie pytanie, ponieważ no, rzeczywiście bojowniki no, z jednej strony wydają się rybami bardzo prostymi, powiedzmy spełniając pewne wymagania, one sobie żyją same, tak jak wspomniałeś, niektórzy mają tą filtrację, inni nie, no z pewnością zbiornik z tą filtracją trochę ciekawszy z racji tego, że można dłużej utrzymać tą jakość wody i tak dalej. Natomiast... Warunkiem, że filtracja nie przeszkadza bojownikowi, to musi być naprawdę delikatny nurt wody. Najlepiej takiego urzecznika z gąbką postawić, brzęczek taki, jak się do wylęgu Artemii robi, on jest cichy, fajny i pomalutku niech to się sączy, nie? Żeby tego ruchu wody nie było dużego, zwłaszcza przy tych bojownikach weloniastych. Nie? Natomiast tutaj, wiesz, padło zapytanie o choroby, konkretnie o pewne zachowanie bojownika, czyli bojownik nie zamyka ust, znaczy pyszczka, nic nie je i wygląda jakby pleśń wystawała z jego pyszczka. Czy, nie wiem, zdarzyło ci coś takiego i mógłbyś polecić, co z tym zrobić? Alright. Na pewno, może zanim odpowiem na to pytanie, najważniejsza jest dla mnie profilaktyka. Czyli częste podmiany wody, nieprzekarmianie ryb, ketapangu dużo. Polecam też liście bananowca, bo on inne bakterie, inne wirusy niszczy. Bardzo fajnie przeciwbakteryjnie działa ten bananowiec. No tą sól dodaję. No. Są zwolennicy, nie są zwolennicy. Ja tam na podstawie tych artykułów
tutoriali, które tam patrzę, jak w Tajlandii hodują, no, trochę tej soli można wsypać, na pewno nie zaszkodzi. I czyli dbać o tą profilaktykę, żeby była ciepła woda, czysta woda, podmieniana i to po pierwsze. Natomiast wracając tutaj do tego problemu, że otwarte usta, jakaś pleśniawka, no to jest wiele preparatów na rynku. Ja mam kilka preparatów z Tajlandii. No. Jest na bakterie z firmy Suma. Bakterie i grzyby jest taki preparat. Jakieś odpowiedniki na polskim rynku też by się pewnie znalazły i tutaj bym przeprowadził po prostu kurację, nie? Mhm. Bo jeszcze pada pytanie, czy zwykła sól, taka kuchenna, ale to właśnie raczej mówimy o przede wszystkim niejodowanej soli i rzeczywiście najprościej zakupić sobie typowo akwarystyczną sól. Wtedy mamy pewność, że na pewno nie wyrządzi żadnych szkód. To jest tania jak barszcza sól akwarystyczna, także to nawet nie ma o czym mówić, bo to jest żaden wydatek. Mhm. A jak ty karmisz dorosłe ryby? Dorosłe ryby karmię suchym pokarmem, gotowymi. No ten pokarm musi mieć dużą gęstość odżywczą, być po prostu dobrze zrobiony, bez jakichś tam uzdatniaczy i chemicznych innych rzeczy i tak dalej. Podaję też dorosłym rybom mrożoną artemię, bo karmię tym na ryby, które ma powyżej miesiąca, to one już mrożoną artemię wcinają. Także kupuję to też... Bardzo miękka, nawet mimo że jest duża, to jest miękka i dość łatwo tym rybom... Tak. I tutaj jednak to są mrożonki artemię z mrożonek podaje i z mrożonek podaje jeszcze wojownikom larwy wodzienia, nie? Mhm. Ale to rzadko bardzo, nie? Częściej artemia leci. A jak często karmisz swoje ryby? Raz dziennie. Mówię tu o dorosłych rybach. Raz dziennie, nieraz jak zapomnę, to jakiś dzień przerwy mają, nie? No to z reguły nawet dla ryb jest czasem i dobrym rozwiązaniem. A powiedz mi, czy przed samym tarłem podajesz częściej ten pokarm, czy podajesz pokarm troszkę inny niż na co dzień, czy raczej po prostu dieta jest ta sama i jednak... No, trzeba mieć na uwadze, że takie tarło kilka dni bez jedzenia tarły są. A czasem sam jest to nawet i kilkanaście dni bez jedzenia jest. Czyli tutaj ten pokarm dodatkowo podaje larwy wodzienia wtedy. Mhm. Podaje artemię, o której już wspominałem. No i tą mojnę, którą mam hodowlę tutaj na oknie w akwarium. Nie? Jak ktoś chce założyć tę hodowlę mojny, to na Amazonie kupi zarodkowe stado sobie i to jest bardzo bardzo prosty proces. Także ja to na Amazonie sobie kupiłem te zarodki mojny, nie? No i wtedy te ryby karmię częściej, nawet trzy razy dziennie, nie? No wiesz, nie spotkałem się z tym, że da się rzeczywiście kupić tą mojnę w takim zestawie, który jakiś czas jedzie, no bo z reguły kojarzy się, wiesz, wszystko, co jest powiedzmy dawno podobne, z tym, że ciężko jest to przetransportować dłuższy czas i... To są jajka. Mhm. Jajka z jakąś odżywką, pożywką, że nawet rosną uglony, nie? A, no to zalewasz, jest... zalewasz wodą, ja to mam bez filtra, bez niczego. I to sobie samo pracuje. To już na rok stoi, nie? Tutaj jeszcze raz padło to pytanie, czym karmisz przed tarłem. Natomiast no, praktycznie tak jak powiedziałeś, tym samym, czyli tym czym na co dzień. Tak. Czy miałbyś jeszcze jakieś, nie wiem, dodatkowe informacje, którymi chciałbyś się podzielić, jakieś rady dla osób, które chcą zacząć z bojownikami? Tak patrząc z perspektywy tego, jak wróciłeś powiedzmy do akwarystyki i ty wybierałeś sobie swoje pierwsze ryby czy swoje pierwsze zestawy dla nich. Coś jeszcze chcesz dodać tutaj? No, na to mi nic do głowy nie przychodzi takiego, nie? Bo tutaj dużo żeśmy tematów wyczerpali. Wyczerpaliśmy sporo. No.
wyczerpaliśmy sporo. No, kwestia tutaj, no, początkujących bym polecał to akwarium jednak takie mieć stabilne, z bardzo delikatną filtracją. Natomiast w miarę doświadczenia, tylko tutaj naprawdę trzeba żelaznej konsekwencji, że ta woda musi być podmieniana w zależności od wielkości zbiornika w odpowiedniej ilości. Ja mam małe zbiorniki, bo te reguły nie są tymczasowo, tak? To są zbiorniki około 10 litrów, no to ja podmieniam dwa razy w tygodniu wodę, nie? Pamiętaj, no tak, żeby nie przekarmiać, nie? Bo to jest też częsty błąd akwarystyczny. No tak, to prowadzi do zawsze najgorszych rzeczy. Tu jeszcze, wiesz co, padło pytanie, ponieważ już tak powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Jak bojowniki znoszą wysyłkę? Zwłaszcza obecnie, kiedy już mamy, powiedzmy, przymrozki. Ja powiem tak, że zależy jakim kurierem, zależy dokąd, bo do niektórych miejscowości na przykład nie ma przesyłki do południa, nie? Czyli ta przesyłka przychodzi wieczorem. Jest spore ryzyko. Ja powiem, że ostatnio wysłałem bojowniki, to dwa padły. Z przykrością to mówię. Mimo że były w tyroboksach, mimo że był heatpack, ale to było do małej miejscowości, ta paczka przeleżała może na pasę w samochodzie, a był mróz wtedy w nocy. No po prostu muszę teraz grubsze styroboksy sobie kupić, nie? Także jeżeli styroboks jest gruby, ze 3 cm ściankę ma, jest włożony heatpack, jest to zrobione na przykład dobrym kurierem, UPS-em, bo dowiedziałem się po fakcie już, że ma ogrzewane tam magazyny i tak dalej, to jest to absolutnie bezpieczne, nie? No, wiesz, ja byłem, że tak powiem, świadkiem odpakowywania takich ryb z transportu z Azji, w których w boksie było kilkaset bojowników w takich małych woreczkach tak naprawdę, oddychających, no ale mimo wszystko tej wody tam było bardzo mało i te ryby rzeczywiście, no na pewno nie czuły się w tym komfortowo. No rozumiem, że wysyłając tutaj lokalnie, czy nawet pakując komuś do odbioru, te ryby są tutaj na pewno przez hodowców naszych o wiele lepiej traktowane i dlatego też o wiele lepiej szukać sobie kogoś, kto rzeczywiście te ryby rozmnaża, wydać trochę więcej pieniędzy, a jednak kupić ryby zdrowe i które nie są męczone nie wiadomo jakim transportem. Myślę, że tak naprawdę w większości tutaj troszkę się pojawiają pewne pytania, znaczy jaki litraż, czyli to już mówiliśmy minimum te 20 litrów tak naprawdę na początek i tak dalej. No w większości wyczerpaliśmy tak naprawdę ten nasz temat dzisiejszej rozmowy. Ja bardzo Tobie dziękuję. Dziękuję za pytania. Dziękuję. Także mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu pojawicie się znowu. Niedługo, ponieważ już mam potwierdzone, że myślę, że za 2 tygodnie znowu spotkamy się w temacie bojowników, natomiast wtedy będziemy rozmawiać o czymś innym, też z innym gościem, będziemy rozmawiać o dzikich bojownikach. Także dziękuję Tobie jeszcze raz za poświęcony czas, dziękuję Wito i do zobaczenia, pozdrawiam. Do zobaczenia, cześć. Cześć.